Hej czołem, witam ponownie na Strzelnicy. Znowu jestem gościem majora rezerwy Grzegorza Cybulskiego. Przypominam, że jest instruktorem strzelectwa i dzięki niemu mam możliwość dzisiaj sobie trochę postrzelać. A przy okazji tutaj wspólnie udzielimy krótkiego instruktażu na temat postaw strzeleckich, na temat tego, jak celnie strzelać, co zrobić, żeby celnie strzelać. Jest to taki typowy podstawy podstaw zrobimy po prostu sobie dzisiaj, bo może to być ten film, jest również wstępem do szkolenia wojskowego, które wspólnie organizujemy. Także przypominam, że jeszcze można się zapisać. Pierwszy termin majowy już jest całkowicie niestety zarezerwowany, ponieważ zadzwoniła tutaj do nas firma, zorganizowana grupa, która wykupiła po prostu cały turnus, ale zapraszamy oczywiście, dwa terminy mamy do obsadzenia w czerwcu. Także zapraszamy, a szczegóły są oczywiście na stronie porucznikpiotrpowalka.pl. Witaj Grzegorz. Witam, cześć. Taki krótki wstęp, krótka reklama nasza, nie? Tak. A dzisiaj, tak jak mówię, zaczynamy od podstaw. Czyli co zrobić, żeby celnie strzelić, jak przyjmujemy postawy strzeleckie. Troszkę się różni, prawda, kwestia tego sportowego strzelania, strzelania bojowego. No co, żeby tutaj, może zaczniemy od oka dominującego, bo też ludzie nie wiedzą, jak którym okiem strzelać, bo też jest zawsze problem taki, że na przykład ktoś jest praworęczny, a lewe oko ma dominujące. To nie jest problem przy pistolecie, ale na pewno przy karabinku, nie? Tak, to jest duży problem, tylko teraz kwestia jeszcze doboru oka do manualnych zdolności strzelającego. Bo nie zawsze jesteśmy w stanie przełożyć strzelającemu broń z ręki prawej do lewej i trzeba znaleźć złoty środek. Czy strzelamy okiem niedominującym, ale wtedy strzelający będzie nam dobrze wykonywał manualne czynności. Czy on jest na tyle w stanie przestawić swoje czynności na rękę lewą, na przykład niedominującą, żeby strzelać z oka dominującego, tak? Tak. No ja powiem w praktyce, bo ja akurat mam ten problem, że jestem praworęczny, a lewe oko akurat mam dominujące, lepsze. I nie jest to problem, tak jak już powiedzieliśmy, przy strzelaniu z pistoletu, ale jeżeli chodzi o karabinek, to ja na przykład strzelam, nauczyłem się strzelać z prawego oka i strzelam prawą ręką, jeżeli chodzi o karabinek, o broń długą. Także można się przestawić, ale można też się przestawić w drugą stronę, także nauczyć się strzelać z lewej ręki. Zgadza się? Tak. Dobra, także słuchajcie, jeżeli jeszcze nie wiecie, jak określić oko dominujące, to najlepiej, najprościej, tak sposobem, gdzie nie potrzebujemy żadnych dodatkowych gadżetów, jest wyciągnąć palec przed siebie, wskazać na cel którykolwiek i zamknąć jedno oko. Zamykamy, załóżmy, prawe, jeżeli palec jest na tym celu, który wskazaliśmy, to znaczy, że to oko, którym patrzymy, jest dominujące. Jeżeli zamkniemy, a się zdziwimy, że ten palec się przestawił, to znaczy, że to oko nie jest dominujące. Zgadza się? Tak, to jest jeden ze sposobów, najprostszy sposób. Tak? Drugim sposobem jeszcze może być szybkie, niespodziewane pchnięcie w plecy przy wolnym staniu osoby, patrząc, która noga będzie się broniła przed upadkiem. Zgadza się. Możemy, czyli to też pokazać. U mnie lewa noga się broni, tak, czyli lewa, oko no, lewe, czyli się, tak, dokładnie, czyli to się oko jest dominujące. Dobrze. Nie okłamałeś nawet nas tutaj. nawet nie okłamałem, także to się gdzieś tam sprawdziło. Co jest jeszcze ważne przy strzelaniu, żeby celnie strzelać? Zgranie przyrządów celowniczych, muszki ze szczerbinką, jeżeli mówimy tutaj o otwartych oczywiście przyrządach celowniczych, tak. No i postawa strzelecka, którą w dniu dzisiejszym, Piotrze, no, porozmawiamy sobie o tej postawie. Porozmawiamy i tutaj powiesz, jak... I oczywiście ściąganie języka spustowego. No to przede wszystkim, praktycznie rzecz biorąc, musimy się skoncentrować na chwycie broni i pracy na języku spustowym. Bo to są podstawy podstaw, dlatego tłumaczymy wszystko. I ściąganie języka spustowego, i trzymanie broni, odpowiedni chwyt, zgrywanie przyrządów celowniczych i określanie oka dominującego, to jest tak naprawdę, to są podstawy. Także pokażemy sobie może ściąganie języka spustowego na sucho, później przejdziemy do postaw strzeleckich i na samym końcu strzelimy sobie z pistoletu, ale oczywiście dzisiaj również strzelamy z broni gładkolufowej i z karabinka, także wydaje mi się, że to zaczynamy od najnudniejszej części, czyli od pistoletu, a to, co tygryski lubią najbardziej, czyli broń gładkolufowa, karabinek AR-15, to zrobimy sobie to na koniec. Jak film się przedłuży, to najwyżej to podzielimy na dwa odcinki, nie ma problemu, nie?
Dobra, słuchajcie, druga część, druga kwestia, ściąganie języka spustowego. Oczywiście tutaj instruktor będzie mnie poprawiał, jeżeli coś powiem nie tak, bo oczywiście nie jestem specjalistą w każdej dziedzinie, chociaż mówi się, że jestem po zmechu, znam się na wszystkim, nie? Tak, tak się mówi. Takie powiedzenie. Okej, i teraz tak, wziąłem broń do ręki oczywiście, magazynek, sprawdzam, czy jest magazynek, magazynka nie ma. Odbezpieczam, sprawdzam, czy czasem nic nie mam w komorze nabojowej, puszczam, odstrzeliwuję, zabezpieczam. I to jest ta podstawa, żeby po prostu mieć pewność, że nic się tutaj na mnie stanie. Przewód lufy skierowany cały czas w kierunku pola tarczowego. Palec oczywiście nie na spuście, tylko tak jak masz wzdłuż, gotowy. Gotowy do ewentualnie, jak tak. Mam zamiar strzelić, to dopiero palec ląduje na języku spustowym. I teraz tak, ściąganie języka spustowego, ja tu sobie kurek odciągnę powoli i teraz tak, tutaj w tej kamerze będzie dobrze widać, nie wsadzamy tego palucha za głęboko, no bo nie trafimy, jeżeli wsadzimy za głęboko, to strzały po prostu będą lądowały z lewej strony tarczy, tak? Środek opuszka, no. Jeżeli damy samym końcówką opuszka też, jest to źle, ponieważ z drugiej strony z kolei przestrzeliny będą nam się układały z drugiej strony. Zamiast w cel, będzie nam to uciekać. Także samym środkiem opuszka palca, tak jak tutaj wsadziłem akurat i zgrywamy przyrządy celownicze. Ja teraz spróbuję sobie prawym okiem, moim niedominującym, teraz lewym przymierzam, zgrywam przyrządy celownicze i powoli spuszczam i ten strzał to ma być dla mnie zaskoczenie. O, i pach, strzeliło. Dobra, jeżeli chodzi o chwyt, no to musimy dobrze schwycić jedną ręką i dodajemy sobie z drugiej strony drugą rękę, lewej ręki wzdłuż zamka, przyciskamy kciukiem drugiej ręki i mamy tutaj już postawa strzelecka, wystarczy teraz zgrać przyrządy celownicze, palec na spust i już ten chwyt jest chyba odpowiedni. Tak, jest dobrze dla początkujących, to jest kwintesencja wiedzy, która na sam początek jest niepotrzebna. To wyjdzie w treningach, nie w strzelaniu, ale w manualnych treningach obchodzenia się z bronią. Bo teraz tak, to, że ktoś wie, którym okiem ma strzelać, wie jak ściągać spust, wie jak przyjąć postawę strzelecką, wie jak złapać ten pistolet, no niestety, ale praktyka, im więcej się strzela, tym strzela się lepiej. Oczywiście, dobycie broni, wymiana magazynka, ładowanie, strzelanie to jest dopiero tą wisienką na torcie po opanowaniu postawy strzeleckiej, która musi wejść z automatu, nie myślimy o przejęciu postawy, chwycie broni. My myślimy tylko o oddaniu celnych strzałów, tak? Wtedy można powiedzieć, że jesteśmy gotowi do zabawy z tarczą. Zgadza się, dobra. Czyli mamy oko dominujące, ściąganie języka spustowego, chwyt i teraz nogi. Jak stawiamy nogi, jaka pozycja strzelecka. Słuchajcie, no od czego zacząć? Można to sobie stanąć równo nogami, odchylić jedną stopę w prawą stronę i stanąć w ten sposób. Ja akurat preferuję trochę szerzej stanąć na szerokość barków, bo tak mi wygodniej. I patrzymy tylko, żeby palce czubka buta prawego były w jednej linii z piętą buta lewego. Tak, oczywiście. Zgadza się. Nogi delikatnie ugięte, żeby ta pozycja była naturalna i swobodna przede wszystkim. I teraz już możemy sobie połączyć te wszystkie elementy. Mamy odpowiedni chwyt. Tutaj sobie trzymamy broń. Ugięte łokcie. Ściągamy je delikatnie łokcie do środka, tak żeby jeszcze ugięte pewniej. Ugięte kolana oraz lekko sylwetka pochylona do przodu. Tak. Co zabezpieczy, znaczy co spowoduje amortyzację pistoletu przy strzale, tak? To będzie nam ładnie, że tak powiem, oddawało siłę odrzutu. Przenosiło nam z rąk na barki i dalej na całe ciało.
No to już jest kwestia po prostu tego, żeby te stawy nam nie wysiadły, gdybyśmy strzelali z broni o większym kalibrze, gdyby to był jakiś amerykański rewolwer, na który przykład ma troszkę większą siłę odrzutu. Większą siłę odrzutu, większy ładunek prochowy w amunicji, no to wtedy jest coś innego, inaczej to wtedy wygląda niż strzelanie z 9 mm P83. Dobrze, ja w takim razie jestem już gotowy do strzelania, mam ochronniki na uszach, mam zabezpieczenie, okulary balistyczne na oczach, także jest bezpiecznie i możemy zaczynać. Tak, oczywiście. To zaczynamy. Ładuj! Start! I co teraz się zadziało? Omówimy, nie? Stop, rozładuj. Do przejrzenia broń. Przejrzałem. Troszkę tu Grzegorzowi poprzeszkadzałem w komendach, ale chciałem właśnie omówić, co się zadziało tu na sam koniec. Jak zauważyliście, jak amunicja się skończyła, zamek został w tylnym położeniu i wystarczyło tylko tutaj Grzegorz jako prowadzący strzelanie, jako kierownik strzelania podał komendę do przejrzenia broń, oczywiście magazynek musiałem odpiąć i ładnie tutaj widać po prostu, czy broń jest załadowana, czy w komorze nabojowej znajduje się nabój. Oczywiście nie znajduje się nabój, teraz gdybyśmy podłączyli pełny magazynek, automatycznie zamek idzie w przednie położenie i dalej możemy prowadzić ogień. Dosyła kolejny nabój oczywiście i to prowadzimy ogień. To co, ja może byśmy poszli do tarczy, zobaczymy, czy tam efekt, jaki skandal tam wynikł oczywiście z tego wszystkiego, nie? Dobra, panie Grzegorzu, co my tutaj mamy? Nie jest chyba tak źle, jak na rok dobrze nie jest. Dobrze nie jest źle wcale. To, co wcześniej mówiliśmy, trzeba poprawić. Postawa strzelecka, chwyt broni i praca na języku spustowym. Przy twojej długiej przerwie w strzelaniu, moim zdaniem, nie jest źle. Jeden uciekł niepotrzebnie, no ale zdarza się nawet najlepszym. Ale pacjent zastrzelony. Tak. Ale wiesz, tam z 50 metrów to mogłem troszkę... Pewnie. Trochę nie trafić, nie? Tak, tak. Teraz byśmy zrobili, Piotrku, jeszcze jeden zajazd, wykorzystując te uwagi i niwelując te błędy, które popełniłeś, czyli postawa strzelecka plus chwyt pistoletu. Zobaczymy, czy będzie... Czy będzie lepiej. Czy będzie lepiej. Zaczynamy drugą serię. Te błędy, o których była mowa przy tarczy, mam nadzieję, że teraz już wyeliminujesz. Pamiętaj o chwycie, ugiętych łokciach, sylwetka lekko pochylona do przodu na ugiętych nogach. Jasne. Zobaczymy, czy to coś poprawi. Zobaczymy. Ładuj. Start. Stop, rozładuj. Do przejrzenia, przejrzałem. Dobra, Grzegorz, co tutaj widzimy? No tu widzimy, że zadziało się dużo lepiej. Wszystko jest w sylwetce, w celu. To skupienie, że tak powiem, jeden nam uciekł, no ale to zdarza się. Piotrze, nie strzelasz na co dzień, miałeś dłuższą przerwę. Oprócz tego zauważyłem u ciebie też lekki stresik, więc to wszystko wpływa na to, że te przyszczeliny się lekko rozjechały. Tak, no troszkę ludzi będzie nas oglądać.
Ja zawsze, wiesz co, oceniałem w ten sposób. Ręką przykrywam, jak jest, ręką zakryję wszystkie przestrzeliny, to jest w miarę dobre skupienie, nie? Najlepiej by było 5-złotówką przykryć. Ale wiesz, to tylko Janek Kos. Przechodzimy do strzelania z AR-15, z karabinka. I co tutaj grzechu takiego najważniejszego jest, może ty powiedz, podczas strzelania z karabinka? Obowiązują te same zasady. Chwyt broni, wiadomo, różni się. To jest broń długa. Praktycznie rzecz biorąc, lewa ręka, ona nam cały czas stabilizuje karabinek, ukierunkowuje go. Prawa ręka tylko i wyłącznie jest do nacisnięcia spustu i oddania strzału. Postawa strzelecka, też strzelamy ze stojącej, nic więcej tutaj nie będziemy wymyślać. Nie będziemy kombinować z klęczącej, oczywiście jest klęcząca, jest, można strzelać również z postawy strzeleckiej leżąc, no ale dzisiaj nie o to, nie o to nam chodzi. Wszystkiego nie damy rady ogarnąć, tak. Mamy wszystko czas, robimy, może inną razą, jak to się mówi. Wszystko robimy w postawie stojącej, więc te same zasady, które obowiązywały w pistolecie, jeżeli chodzi o postawę strzelecką. Jeżeli nie masz pytań, przygotuj się i zaczynamy. Lecimy. Gotów? Gotów. Ładuj. Start. Stop. Rozładuj. Przejrzałem. No Grzegorz, co tu mamy? Pierwszy raz z AR-a strzelałem, tak szczerze mówiąc. Fajnie się strzela i no powiem przyjemnie. Tak, wynik też chyba nie najgorszy. Jak oceniasz, może tak, jako tutaj instruktor? Oceniam tak samo jak pierwszy zajazd w pistolecie. Szału nie ma, jest dobrze. A może być tylko tak, lepiej. Tak jak Piotrek zauważyłeś, ty jeszcze cały czas koncentrujesz się na postawie strzeleckiej, na chwycie broni, ponieważ dawno tego nie robiłeś. No i w wojsku no, dopiero wchodzą te strzelania z postawy strzeleckiej stojącej, nie? Bo do tej pory no nie były stojąca, tego. Była stojąca, ale za ukrycia z wykorzystaniem słupka, tak. Gdzie dodatkowo on stabilizował tą sylwetkę. No teraz to trochę się zmienia. Oczywiście, więc ja, żeby się nie powtarzać, przypomnij sobie, co mówiłem przy pistolecie. I działamy powtórkę. Dalej, powtórkę, skoncentruj się na postawie. Dobra, lecimy drugie podejście, nie? Tak, robimy drugie podejście. Pamiętaj o tych błędach, które popełniłeś. Wyeliminujmy chociaż część z nich. Za pierwszym razem będzie już dobrze. Jak jesteś gotów, możemy zaczynać, tak? Gotów. Ładuj. Start. Stop, rozładuj. Przejrzałem. O kurde. No Grzegorz, dzięki za wskazówki. No jedna tam mi gdzieś uciekła, ale ogólnie jest lepiej. Nie? Tak, oczywiście trening czyni mistrza. Jak widać, to trzeba ćwiczyć. Bo gdyby to było fajne bez ćwiczenia, wszyscy byśmy byli mistrzami świata i strzelali same dziesiątki, tak?
Okej, przechodzimy do strzelania z broni gładkolufowej. Pokrótce, zasady te same. Dokładnie, zasady te same, cel się różni. Także lecimy. I tyle. Ładuj. Start. Stop. Rozładuj. Przejrzałem. Cóż, do tarczy nie będziemy szli, wszystko, efekt jest widoczny. No, od razu był widoczny, także coś tam. I powiem tak, w sumie pierwszy raz z tego strzelałem i tak najfajniej. Czuć, że coś tam, że jest moc. Także jak ktoś lubi moc, no to można się fajnie pobawić. Jest moc, dalej było widać, że koncentrujesz się na postawie strzeleckiej. Niestety, ale to mówię, to trzeba ćwiczyć. No trening, dlatego mamy trening takiego manualny. Mamy dlatego takiego instruktora jak Grzesiek. Bez strzelania najpierw sucho, później dopiero efekt na tarczy jest widoczny. Kwestia treningu. Jak na pierwszy raz jest bardzo dobrze. Ja mam tyle do powiedzenia. Słuchaj, mi się podobało, także fajnie, że cię odwiedziłem, a nam nie pozostaje nic innego, tylko zaprosić na szkolenie wojskowe ze strzelaniem, z elementami taktyki, z elementami survivalu, walki wręcz. Także jeżeli chcecie więcej szczegółów, zapraszam na stronę internetową i będziecie mogli sobie, jak nie trzeba iść do wojska, żeby postrzelać, fajnie się bawić, nie? Oczywiście. Z takiej oto broni. Także zapraszamy, a tobie Grzegorz dziękuję za instruktaż, za cenne wskazówki i mam nadzieję, że częściej będziemy się spotykać, co przełoży się na efekt. Na pewno, za pół roczku jakbyśmy spróbowali po kilku strzelaniach, na pewno efekt byłby dużo lepszy. Także na dzień dzisiejszy to wszystko. Słuchajcie, dajcie łapę w górę, jak się podobało, napiszcie coś w komentarzu, zostawcie komentarz taktyczny, subskrybujcie. A na dzień dzisiejszy to wszystko. Dzięki, dzięki, cześć i czołem.